Jako Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu organizujemy aukcję na rzecz osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym. Aukcja odbędzie się 14 maja o godzinie 18 w atrium naszej uczelni, czyli tutaj wejście jest, tak jak stoimy na dziedzińcu, to z dziedzińca bezpośrednio wchodzi się do atrium. Temu wydarzeniu będą też towarzyszyć projekcje przygotowane przez Wydział Intermediów, natomiast po aukcji odbędzie się koncert Piotra Bosackiego. Organizujemy tę aukcję dlatego, że ogromne są potrzeby związane z osobami z Ukrainy, które uciekając przed wojną znalazły się w Poznaniu czy też w naszym domu plenerowym w Skokach i które są właściwie, można powiedzieć, pod opieką naszej uczelni. Tutaj chodzi o studentki z Lwowa, które przebywają właśnie w domu plenerowym w Skokach. Chodzi o dzieci, dla których organizujemy warsztaty artystyczne w Galerii Szewska 16, a także grupę artystek i artystów, którzy zgłosili się do nas, do takiego tworzonego przez nas Centrum Sztuki Ukraińskiej. I tutaj z jednej strony chodzi też o zapewnienie utrzymania dla tych osób, ale również o możliwość zakupu materiałów artystycznych. Dlatego, że aby prowadzić warsztaty artystyczne, no potrzebujemy tych materiałów, potrzeby są ogromne, zgłasza się do nas bardzo dużo dzieci, dla których te warsztaty są takim wspaniałym zajęciem i możliwością oderwania się od tych bardzo trudnych myśli. Jeśli chodzi o samą aukcję, zgromadziliśmy około 60 prac. Podarowali pracę zarówno artyści ogólnopolscy, tacy jak Zbigniew Libera, Jerzy Kosałka, Iwona Demko, Elżbieta Jabłońska, Agata Zbylut, Dorota Podlaska, a także artyści związani z naszą uczelnią, Izabela Gustowska, Joanna Imielska, Piotr Cekowalski. Mamy też bardzo interesujące prace młodszych twórców i twórczyń. Mamy też ofiarowane prace artystów z Ukrainy, takich jak Witalii Szupliak czy Dima Krasny. Są wśród tych prac prawdziwe rarytasy, prace z lat 90., które powstały jako jedne z pierwszych na drodze twórczej, tak jest chociażby w przypadku pracy Elżbiety Jabłońskiej. Jest bardzo ciekawa praca Zbigniewa Libery Eroika. Część prac w ogóle odwołuje się do wojny i do tego, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie, więc są to też takie silne prace antywojenne. Tutaj też można wspomnieć o plakatach, między innymi Maxa Skorwidera czy Szymona Szymankiewicza. Także bardzo interesujące prace. Zachęcamy do przyjścia, do licytowania 14 maja o godzinie 18 w ramach Nocy Muzeów w Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Gorąco zachęcam, bo potrzeby są naprawdę ogromne i mamy nadzieję, że zebrane pieniądze z tej aukcji pozwolą nam właśnie na utrzymanie tych studentek z Ukrainy oraz prowadzenie dalej warsztatów artystycznych, a także działania w ramach tego Centrum Sztuki Ukraińskiej.